Boże Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wrócił do spotkań z wyborcami. W objazd po Polsce ruszył też premier Mateusz Morawiecki. Rządzący chcą przekonać Polaków, że to ich polityka jest skuteczna w obliczu obecnych kryzysów. Tuż przed 7 rano premier wyruszył z Warszawy w trasę. To nie pierwsza trasa po to, żeby pokazać, co udało się do tej pory zrobić, jak jesteśmy wiarygodni. Szef rządu przez cały dzień konfrontował spełnione przez Prawo i Sprawiedliwość obietnice z tym, co zrobił rząd PO-PSL. W Wołominie premier odwiedził szpital, który jest w rozbudowie. Jakieś 100 kilometrów stąd jest miasto Ryki. W tym mieście szpital został skomercjalizowany za czasów Platformy i PSL, a następnie praktycznie został zlikwidowany. Włochowie szef rządu odwiedził nową inwestycję drogową, która zlikwidowała kolizyjność dróg z torami kolejowymi. W całej Polsce zrealizowano 600 podobnych projektów. To, co obiecaliśmy, to zrealizowaliśmy. Po spotkaniu z wielopokoleniową rodziną w miejscowości Bujały-Gniewosze premier zadeklarował utrzymanie wszystkich programów społecznych. A tymczasem nasi poprzednicy, co mówią, co mówi poseł, co mówią działacze, członkowie Platformy Obywatelskiej, zlikwidować 13., 14. emeryturę. W Siedlcach Mateusz Morawiecki spotkał się z żołnierzami 18. Dywizji Zmechanizowanej, która powstała 4 lata temu. Jej celem jest ochrona wschodniej granicy kraju. Premier przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podwoił nakłady na armię. Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy, to jest cel naszej polityki. Takie jest główne hasło podróży premiera po Polsce. Do spotkań z wyborcami w weekend wrócił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zapewnia, że celem jego formacji jest poprawa sytuacji Polaków. My jesteśmy w stanie przekształcić Polskę tak, że ona szybko dorówna naszym zachodnim sąsiadom, jeżeli chodzi o poziom życia. W Stalowej Woli prezes partii zapowiedział nisko oprocentowane kredyty mieszkaniowe dla młodych rodzin. Jest rozważana na przykład taka propozycja, żeby młode rodziny mogły dostawać kredyt na mieszkanie na 2%. Czyli bardzo niskie oprocentowanie. Ewentualne zmiany oprocentowania brałby na siebie Bank Gospodarstwa Krajowego. Taki kredyt będzie bezpieczny dla polskich rodzin, zapewnia wiceminister rozwoju Piotr Uściński. Po prostu będziemy podpisywali umowy z odpowiednimi bankami i dla klienta będzie to niezauważalne. Klient po prostu będzie płacił ustalone oprocentowanie. Flagowy program Prawa i Sprawiedliwości Mieszkanie Plus okazał się porażką, a problemy mieszkaniowe się pogłębiły. Tanie kredyty mają ułatwić zakup mieszkań. Państwo musi prowadzić tego typu programy i państwo musi inwestować tutaj środki. To jest inwestycja w kapitał ludzki, to jest inwestycja w nowe mieszkanie, to jest inwestycja w rodzinę. Wskazuje ekonomista Mariusz Kękuś. Lider Prawa i Sprawiedliwości musi się mierzyć z trudnymi pytaniami dotyczącymi cen energii i problemów z dostępnością węgla. Jarosław Kaczyński na Podkarpaciu zapewniał, że węgla nie zabraknie. Jeżeli dajmy na to w gospodarstwie, które potrzebuje 3 ton węgla dla ogrzania się, jest 1 tona, czyli wystarczy to na między 1/3 sezonu grzewczego, to nie denerwować się, bo przyjdzie ten węgiel. Jednak dzień wcześniej w Nowym Targu sugerował, że węgla może być za mało. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami czy tym podobnymi rzeczami. Bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają. Węgla na pewno nie zabraknie dla elektrowni. Nie ma pewności, czy wystarczy go dla gospodarstw domowych i ciepłowni, mówi profesor Władysław Milczarski. Jeżeli będzie zima zimna, to mogą być problemy, szczególnie odbiorców indywidualnych. To jak rząd poradzi sobie z tymi problemami, może okazać się decydujące, kogo Polacy poprą w kolejnych wyborach parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje przesunięcie przyszłorocznych wyborów samorządowych o pół roku. Wkrótce do Sejmu trafi projekt w tej sprawie. To jest niewykonalne, żeby przeprowadzić wybory samorządowe i parlamentarne w jednym terminie, przekonuje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Niektórzy chcieli przedłużyć o rok. Pan prezydent uznał, że pół roku, no ponieważ jego podpis jest tutaj konieczny, więc krótko mówiąc, to zdecydowało. PiS zgłosi projekt ustawy w sprawie przedłużenia kadencji władz samorządowych o co najmniej pół roku, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Kumulacja wyborów, wybory samorządowe, wybory parlamentarne może rodzić różnego rodzaju komplikacje operacyjne, komplikacje techniczne. I na to wskazuje nam
Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza. Liberalno-lewicowa opozycja krytykuje plany obozu rządzącego i przekonuje, że ich celem są manipulacje wyborcze. W przeszłości dochodziło jednak już do zmiany terminu wyborów, przypomina poseł Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej. Wybory samorządowe już były kiedyś przedłużane, w 98 bodajże roku, jak powstały sejmiki. W związku z tym nie dramatyzowałbym tutaj kwestii. Wygrana w wyborach parlamentarnych może zdeterminować wynik wyborów samorządowych, zauważa politolog Piotr Siekański. W jednym zwycięstwie łatwiej odnieść kolejne. Lider Prawa i Sprawiedliwości wzywa też członków partii do stworzenia ruchu kontroli wyborów. Musimy doprowadzić, żeby w każdym był wystarczający, nazwę to oddziałem, oddział ludzi, który będzie obsadzał wszystkie obwodowe komisje wyborcze. Partia rządząca chce też znowelizować przepisy dotyczące kontroli wyborów, aby uniemożliwić fałszerstwa. Wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę 48 armatochaubic Krab. Sprzęt trafi na wyposażenie Wojska Polskiego za nieco ponad 2 lata. Polska armia zostanie wyposażona w kilkadziesiąt armatochaubic Krab. Umowę na dostawę uzbrojenia podpisał minister obrony narodowej wicepremier Mariusz Błaszczak. Jak mówił, sprzęt sprawdził się podczas wojny na Ukrainie. Gdyż w rękach Ukraińców stanowią ważną broń, stanowią skuteczną broń w obronie Ukrainy. W związku z tym zatwierdziłem umowę, kolejną umowę na stanowiącą zamówienie 48 armatochaubic, 36 wozów towarzyszących. Wartość umowy to jest ponad 3 800 000 000 zł. Sprzęt trafi na wyposażenie Wojska Polskiego w ciągu 2,5 roku. Umowa została podpisana w przeddzień rozpoczęcia 30. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. W dzisiejszych uroczystościach udział wziął także prezydent Andrzej Duda. Czas spokoju skończył się w sposób zdecydowany. Czas, kiedy wojny toczyły się na innych kontynentach i kiedy patrzyliśmy na nie tylko i wyłącznie przez pryzmat ewentualnych kontyngentów wojskowych, które trzeba było wysłać. Dzisiaj dotyka nas dramatyczna rzeczywistość. Elementem tej dramatycznej rzeczywistości jest także jasne przeświadczenie o tym, że również i my, i to w szybkim tempie, musimy dokonać modernizacji i rozwoju naszych sił zbrojnych. Jutro Ministerstwo Obrony Narodowej podpisze umowy na dostawę do polskiej armii m.in. artyleryjskich wozów rozpoznania dla modułów ogniowych RAK, kabin dowodzenia do systemu Wisła, pojazdów Jelcz oraz urządzeń optoelektronicznych. W Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach weźmie udział ponad 600 wystawców z 33 państw. To trzecie największe targi zbrojeniowe w Europie. Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. Jego następcą został Mateusz Matyszkowicz. Jacek Kurski był prezesem Telewizji Polskiej od 2016 roku. Przestał nim być na chwilę w roku 2020, a jego odwołaniu towarzyszyło podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o przekazaniu mediom publicznym blisko 2 miliardów złotych. Po kilku miesiącach Jacek Kurski ponownie objął stery w TVP, a o jego wyborze zdecydowała Rada Mediów Narodowych. Teraz ta sama rada, w której większość mają politycy PiSu, zdecydowała o odwołaniu dotychczasowego prezesa. Rzecznik i poseł PiSu Radosław Fogiel zastrzega jednak, by nie doszukiwać się tutaj kary wobec Jacka Kurskiego. Zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed Jackiem Kurskim nowe zadania. Te słowa uruchomiły lawinę spekulacji. Medialne doniesienia wskazują, że Jacek Kurski może wrócić do polityki, a nawet dołączyć do rządu. Nowym prezesem Telewizji Polskiej został Mateusz Matyszkowicz, który od 2019 roku jest członkiem zarządu TVP. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański przekazał, że nowy prezes, i tu cytat, wzmocni ofertę merytoryczną Telewizji Polskiej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty 3 bankom. Mowa o BNP Paribas, Getinbanku i Banku Pocztowym. Jest to reakcja na niewykonanie zaleceń w sprawie wakacji kredytowych.
Kredytobiorcy mogą zawiesić ratę kredytu dwa razy na kwartał w tym roku i raz na kwartał w roku przyszłym. Jest to reakcja rządu na rosnące zobowiązania, co wprost wiąże się z wysokimi stopami procentowymi. Nowe regulacje, choć nie spotkały się z entuzjazmem po stronie banków, musiały być przez nie zrealizowane. Stąd działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właśnie tutaj, jak mówi prezes Tomasz Chrustny, trafiło około 900 skarg na banki. UOKiK występował do nich o eliminowanie nieprawidłowości i dotyczyło to między innymi straszenia konsumentów negatywnymi konsekwencjami wakacji kredytowych i wpisem do BIK-u. Po interwencjach urzędu większość banków umożliwiła klientom wybór, czy chcą od razu wybrać 8 miesięcy, kiedy zawieszą raty, czy chcą robić to stopniowo poprzez składanie 8 kolejnych wniosków. Nie wszystkie instytucje poważnie potraktowały zastrzeżenia UOKiK-u. Są to BNP Paribas, Getinowy Bank i Bank Pocztowy, które w systemie bankowości elektronicznej nadal nie dopuszczają składania jednego wniosku na wszystkie wybrane okresy. Prezes UOKiK-u postawił bankom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara finansowa w wysokości do 10% rocznego obrotu. Tomasz Chrustny zachęca klientów, by korzystali z wakacji kredytowych. Zwłaszcza ci, którzy mają problemy ze spłatą zobowiązań, odetchną z ulgą. Kredytobiorcy będący w lepszej sytuacji materialnej, zaoszczędzone dzięki wakacjom kredytowym pieniądze mogą przeznaczyć na nadpłatę kredytu. Powinno to skutkować spłatą kapitału, dzięki czemu w przyszłości obciążenia finansowe będą niższe. Bank nie może naliczać odsetek od nadpłaconej kwoty, co realnie zmniejsza wysokość raty albo skraca okres kredytowania. A teraz za granicę. Kolejny raz głośno o słowach Emmanuela Macrona. Prezydent Francji, gdy mówi o agresji Rosji na Ukrainę, zarzuca niektórym krajom, i tu cytat, podżeganie do wojny, a zaraz po nim wymienia państwa wschodniej Europy, co oznaczałoby zarzut także pod adresem Polski. Emmanuel Macron najpierw mimo zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan nie zgodził się na nazywanie Putina rzeźnikiem. Później miał w rozmowie z prezydentem Ukrainy przekonywać go, i tu cytat, aby pomóc Putinowi zachować twarz. Kijów ma prawo mieć wątpliwości, czy Paryż w pełni rozumie zagrożenie, jakie stwarza Rosja. Wołodymyr Zełenski wyraził takie zdanie w rozmowie z gazetą The Sunday Times i przekonywał, że świat powinien obawiać się porażki Ukrainy, bo wtedy Rosja pójdzie dalej. Poszliby na Polskę i kraje bałtyckie, byłaby pełnowymiarowa wojna na kontynencie europejskim. Mówimy o wojnie globalnej, więc w dzisiejszej sytuacji odporność Ukrainy jest ważna dla świata. Słowa o tym, że Francja, ale też Niemcy nie rozumieją, jak poważne zagrożenie stanowi Putin, szybko znalazły potwierdzenie. Dowodów na ich słuszność dostarczył Emmanuel Macron. De chaque jour, pour nous tous, on ne doit pas laisser l'Europe se diviser. Nie podążajmy za tymi, którzy podżegają do wojny, bo grozi to przedłużaniem konfliktu i całkowitym zamknięciem komunikacji z Rosją. Macron w dalszej części swojej wypowiedzi przekonywał, że kraje wschodniej Europy nie powinny decydować samodzielnie o polityce europejskiej wobec Rosji. I to ostrzeżenie, choć wypływa z niego przesłanie o utrzymaniu jedności w Unii, trudno by nie było odebrane jako zarzut i trudno po tych słowach nie wiązać hasła podżegacze z państwami bałtyckimi i Polską. Premier Mateusz Morawiecki ostrzegał dziś przed pochopnymi wnioskami. Niektórzy komentatorzy niepotrzebnie podkręcają część jego wypowiedzi. Ale ci komentatorzy to także politycy partii rządzącej. Wśród nich europoseł PiSu Jacek Sariusz-Wolski, który całej Unii zarzuca, że dla Ukrainy robi za mało. To jest taka odsłonięcie kompletne cynizmu polityki francuskiej, która na ogół zręcznie chowa się za różnego rodzaju wybiegami dyplomatycznymi i swoje poczynania maskuje. Trudno nie dostrzec, że w Europie jest rozdźwięk wokół tego, jak działać w sprawie wojny na Ukrainie. Był on widoczny m.in. w temacie wiz turystycznych dla Rosjan, gdzie do przeciwników ostrych rozwiązań należeli Niemcy, ale i Francja. Zresztą nie bez powodów Polska ostrzegała wiele razy przed ponowną normalizacją relacji z Moskwą. Im dalej od wschodnich granic NATO, pewnie tym mniejsze jest zrozumienie dla tego, co się dzieje. Państwa bałtyckie zdają sobie sprawę, że w przypadku, kiedy doszłoby do upadku Ukrainy, do zwycięstwa Rosji, to można byłoby się spodziewać tego, że te państwa znajdą się na celowniku Putina w następnej kolejności. Wyjaśnia politolog profesor Robert Alberski. Dodaje, że tradycją polityki francuskiej jest pozostawanie w dobrych relacjach z Rosją. Emmanuel Macron wydaje się być zwolennikiem dyplomatycznego rozwiązania. Choć jeśli miałoby ono
ono przybrać formę porozumień mińskich, to nie znajdzie aprobaty po stronie Kijowa. Zamrożony konflikt tylko rozzuchwalił Putina. Papież Franciszek odebrał z rąk Adama Kwiatkowskiego, nowego ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej, list uwierzytelniający. W rozmowie z dyplomatą miał dziękować za postawę Polaków wobec ukraińskich uchodźców. Adam Kwiatkowski w ostatnim czasie pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. 11 kwietnia został mianowany ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Dziś podczas audiencji w Watykanie wręczył Ojcu Świętemu listy uwierzytelniające. Podczas rozmowy wysłuchał opinii papieża Franciszka na wiele ważnych tematów. Ojciec Święty interesuje się sytuacją w Polsce, wyraził głębokie uznanie i wyrazy szacunku i prosił, żeby też o tym mówić, że jest wdzięczny i że modli się za Polaków, za to, że tak wspaniale zachowali się w tym czasie, w którym wyciągnęliśmy rękę do naszych braci, do naszych sióstr z Ukrainy, którzy z powodu rosyjskiej agresji musieli opuścić swoje terytorium. Jak przekazał ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, papież Franciszek wyraził swoją wdzięczność również za to, że Polska stoi na straży wartości, że walczy o ochronę życia oraz stara się zapewnić wsparcie rodzinom i tym osobom, które potrzebują pomocy. To były informacje dnia z Panem Bogiem.